jak się nazywasz? Nie twój zasrany interes! Czy masz dosyć? Co? Czy masz wszystkiego dosyć? Mam dosyć ciebie! Czy jesteś wkurwiony tak jak ja? Ludzie mnie pyta, czy jestem wkurwiony, zaginę ja! Przyłącz się! Zaraz cię przyłączę do 997! Przyłącz się, człowieku, zanim nie będzie za późno! Przyłącz się! Pomóż się! Wstawać! Skurwysyny, wstawać! Aga! 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 Czego? Zluszą mnie! Spierdalaj! Aga! Ty wkurzaj mnie, dobra? Wydam wszystkich moich, rozumiesz? Posłuchaj mnie, przecież ty płaczesz nawet na widok kawałka gołej dupy, więc spieprzaj do chaty, dobra? Aga, już nie jestem tak jak inni! Gówno mnie to wchodzi! Aga! Co to jest? To teraz! Ty! Startujesz do mojej laski! Mam tam zejść? Jestem mistrzem juniorów judo! Agresor, stresor, resor, kurwa. Co jest? Chodź! Gdzie? Chodź, zabaw się, zrelaksuj. Ja się mam zrelaksować? Co, imprezka jest? Dużo was są. Więcej was mama nie miała? Co? Dobrze się bawicie, nie? Przyjechaliście tu wypasionymi chłopami, nie? Dobrze się bawicie. Dobrze? Teraz tak się dobrze bawić, tak? Teraz tak się dobrze bawić, tak? No, nareszcie. Przebieraj się i wychodzimy. Odchodzę. Co masz napisane? Fuck off. Mniejsza z tym. Przebieraj się i dajemy czadu dla Jezusa! Nic z tego. Komża. Odchodzę. Co się stało? No mów, powiesz. No bo komu nie powiesz, jeśli nie mnie? Przecież jestem twoim księdzem. Taki... Jestem wkurwiony. Budziłem się dzisiaj rano i poczułem to. To jest jak AIDS. Zżera mnie. Łażę cały dzień, rozpierdalam budki telefoniczne, to nic nie daje, spalam się w środku. Idź do lekarza! Byłem, ale kurwi mnie rozjebałem mu auto. Posłuchaj, wejdź, poczuj ich siłę. Nie chcę dymu. Przyszłem tu skończyć z ministranturą. Dobrze, nie chcesz, nie będziesz służył do mszy. Ale wejdź, Boguś, jesteś mi do winien. Niech się z tym nie wyjeżdża. Jesteś mi do winien, czy nie? Niech się z tym nie wyjeżdża! Boguś. Wejdź. Lepiej? Teraz już wiem wszystko. To świnie. Nienawidzę tych świń! Boguś! Nie widzisz? Mam dosyć kłamstw! Jakich kłamstw? Kłamstw, którymi karmić tę trzodę, nie wierzę w nie. Słuchaj, chcesz o tym porozmawiać? Z tobą? Z tobą, żeby znowu zasunął mi ten kit. Jestem tu od 5 lat! Od 5 lat co niedziela zasuwasz mi ten kit. Nie wierzę w życie wieczne, ani w proroków, ani w apostołów, a to są tylko świnie. Chcecie na parking?
Większość z nich przyjechała tu prosto z supermarketu. Ci ludzie ciężko pracują, rozumiesz? Wreszcie grilla mogę kupić w sobotę. Co to za religia? Co nie ma ani zasad, ani obowiązków. Wiesz, dlaczego zawsze byłeś kiepskim księdzem? A? Bo twój Bóg zdechł. I to bardzo dawno temu. No więc to koniec, tak? I nie pomożesz mi przy remoncie kościoła! Bóg istnieje, durniu! Doświadczyłem tego! Ja znam tę historię, bzdura wyssana z palca. Widziałem, jak przychodzi! Zawsze jak wypijesz za dużo szalnego wina, to wyjeżdżasz z tym, wiesz? Słuchaj, to był trzeci miesiąc głodu, prawdziwy koniec. Właśnie, ty wiedziałeś, że to jest koniec, prawda? On przyszedł i był jasny i mocny, był tak blisko jak ode mnie do ciebie. On jest, Bogu, że on jest... Tak to szło? Tak to szło, uwierz mi! Czy za to cię przenieśli do bloku? Opowiadaj dalej tę historię. Nie na darmo na blokach nazywają cię Archiwum X! On istnieje. Jest tak samo realny jak ty i ja. Istnieje! W twoim chorym mózgu! Ty pieprzony klecho, ty! Boguś. Boguś! To, co robisz, jest przestępstwem! Twoje wykroczenie podlega karze więzienia! Od 6 miesięcy do 5 lat w zawieszeniu na 3! To jest artykuł 288, paragraf pierwszy! Poważka? Tak, znam cały kodeks karny na pamięć. Pracujesz tu? Jestem ochroniarzem, bo co? To pochuj ci kodeks karny. Bo będę prawnikiem. Wiesz co? A ja pierdolę prawo. Jestem wkurwiony. Niszcząc cudzą własność, nadajesz swoim czynom znamiona przestępstwa! Nie mam wyboru, muszę oddać się w ręce organów ścigania! Sam jesteś przestępstwem! Zobacz, jak ty wyglądasz. Kto ci tu dał robotę? Pierdolony prawnik na kółkach. Uzbrojony? Antyprespirant? Wiesz co? Gdyby wszyscy twoi kumple się skurwili, też byś się wkurwiał. Masz jakiś kumpli? Masz? Bo miałeś kiedyś jakichkolwiek kumpli! Mam siostrę, bo co? Małą tu podajkę z rannego autobusu. Królowa pierwszej zmiany! Ty, draniu, moja siostra jest doskonała. Co ty wiesz o doskonałości, kaleko? Ledwo na tym się poruszasz. Tak? Przekonasz się. Przekonasz się, jak cię dorwę! Nawet przy dużych prędkościach biorę każdy wiraż! Boże! Przekonasz się o tym, jak cię dorwę! I odstawię gliną! Bye bye, skurblu! Ja cię poznaję, ty jesteś tym ministrantem z kościoła na osiedlu! Tylko sobie zrobiłeś tatuaż i co? Tak, dziś rano! Kiedy zrozumiałem, że Bóg zdechł, postanowiłem to uczcić! Wszyscy się skurwili w tym kurewskim systemie. Najlepsi. Najlepsi! Słyszysz? Najtwardsi! Kupę zawodówki, spotkałem go dzisiaj. Dostał robotę w McDonaldzie. Cieszył się jak dziecko. Ten skurwiel nawet nie wie, jak jest niedobrze. Trzeba rewolucji. Trzeba rozpiżyć to wszystko. Może wtedy te skurwle przejrzą na oczy. Ale czy to wszystko jest zgodne z prawem? A pieprz prawo! Przyłącz się! Do czego? Do rebelii! Przeciwko komu? Przeciwko wszystkim! To, nie wiem, trochę to ogólnikowe. Słuchaj! Jestem wkurwiony, kumasz? Muszę walczyć. I czujesz tego? To wisi w powietrzu. Wkurwienie to będzie AIDS XXI wieku. Obudziłem się rano i poczułem to. Jutro to samo przydarzy się tobie. Przyłącz się, bądź jednym z pierwszych. Walcz. Jesteś wkurwiony? Co? Czy jesteś wkurwiony? Teraz. Ej, przestań! Czy jesteś wkurwiony? Przestań! Czy jesteś wkurwiony? Tak, okej, jestem wkurwiony, tak. Właśnie! Jestem wkurwiony! Właśnie! Jestem wkurwiony! Właśnie! Tak, jestem wkurwiony! Jestem wkurwiony! Jestem wkurwiony! Dorwę cię, świnio jedna! Dam ci radę. Wróć tu jutro i powiedz dosyć.
pierwszy wózek, skurwiel, nie miałby szans. Słyszałaś, co powiedziałem? Wracaj do samochodu! Cięgowa, kurwa! Idę za fazę. Nigdzie nie idziesz! Pilnować samochodu, już! Widziałaś, jakie mają tutaj nowe radiowozy, co? A wiesz, że od kiedy się na nie przesiedli, oni teraz tak szybciutko jeżdżą. To jest myk-myk, do domu, bezprzystankowa jazda. Tylko co, księgowa? My ze swoich podatków płacimy na benzynę, nie? Rzeź, idę z fazy. Kurwa, ja ci coś powiedziałem, czy nie? Wiesz, że u mnie na osiedlu też tak jeżdżą? Tak. Naprawdę, no. Kiedyś to było piękne, spokojne blokowisko. A teraz gliniarze na widok każdej ulicznej bójki w długą, nie? Muszę wiedzieć, co on tam robi. Ja pierdolę takie patrolowanie ulic. Co ja mam za tobą popierdalać ciągle? No co ty wyprawiasz? No. Ja jestem za utworzeniem milicji obywatelskich, wiesz? A ty chodzisz na wybory? Nie. No to koleżanko, to jest błąd. Podstawowym instrumentem walki politycznej w demokratycznym państwie jest karta do głosowania. No tak, czytałem to kiedyś w jakiejś gazecie. Tak. Kiedyś w ogóle byłem kierowcą tira. 36 godzin na granicy. Śpisz, czytasz gazety, w ogóle. Gazety są bardzo dobre. Bo można je czytać, można na nich jeść, można nimi dupę wytrzeć. Ty słuchaj, gazety są lepsze od radia. Wiesz dlaczego? No spróbuj radiem wytrzeć dupę w samochodzie. Co, ciebie to nie śmieszy, tak? Nie. A co ty, masz dwa fakultety? No. Serio? No to śmigaj. Jezus Maria. Rzecz. Co? Numer mieszkania mi podaj. Nie znalazłaś? Nie. To masz i pilnuj samochodu. Słuchaj, za każdym razem, jak wyjdzie się na akty, to ja siedzę w samochodzie. To niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe. Słuchaj. No. Mnie tu przenieśli z działu ratunkowego. No, trzy miesiące temu. No. A ja mam bardzo dobre testy zdrowotne, świetne wyniki. Tak? Grzesiek, czemu wy mi nie dacie szansy? Czemu ja mam gnić w tym pierdolonym samochodzie, co? Ale spokojnie, jak Fazi uzna, że się nadajesz, idziesz na akcję, a na razie pilnujesz samochodu, no. A ty wiesz, że od pilnowania samochodów są emeryci? A ty wiesz, że od pilnowania samochodów są nowo przyjęci? Tobie się chyba coś w tej głowie popierdoliło, co? Co ty sobie... Ty myślisz, że co, że windykacja to jest rachunkowość? Nie, koleżanko, nie. Tutaj musisz wyjść między ludzi, być twarda, kiedy trzeba. Spokój mi tutaj! Stań, spokojnie, rozluźnij się. No, poczuj w sobie jakąś moc, energię, no, spokój, no. Chcesz pączka? No. Co? Nie! Musisz być cierpliwa. Jak Fazi uzna, że się nadajesz, idziesz na akcję, a teraz pilnujesz samochodu. Taka jest kolej rzeczy. Tylko, że Fazi mnie nienawidzi, a ty chyba też, co? Oj, przestań, to Fazi widzi, że ty nie jesteś jakaś głupia cipa. Naprawdę, tylko musisz być cierpliwa. Do samochodu, już! Otłumaczyłem jej cały czas. Weź tak gdzieś wyrzuć. Jezus Maria, jem teraz przecież. No dobra, jest. No to ja to wyrzucę, nie? Co? No wyrzucę. To, no... No co, no co? Dobra, no słuchaj. Co, no? Myśmy właśnie rozmawiali. No i? I chodzi o to, że ja w ogóle nie jestem wprowadzana w sprawy. No rozumiesz? Fazy, ja muszę wiedzieć, co ty im zabierasz, co ty wynosisz z tych mieszkań. Słuchaj. Gówno cię to... Słuchaj! Jestem tu już trzeci miesiąc, a za jakiś czas przeniosą mnie dalej. Ja muszę wiedzieć wszystko o tej pracy, rozumiesz? No. Fazi, no nie upierdalaj mnie, dobra? Chcesz? No chcę, kurwa, chcę. No to masz. No masz! I odpierdol się. Otwieraj. Otworzę, jak mi się zechce. Otwieraj, powiedziałem. Thank you.
I co, już podszkoliłeś się? Tylko nie narzekaj mi tutaj! Chyba Grzesiek, weź ją do samochodu. No, jasne, no. Chodź. No zostaw, nie pożegam się, nie? Jeszcze się wysraj w tym samochodzie, wiesz? Ty po cholerę żeś to tutaj przyniósł? Uniosłem się trochę, myślałem, że to rzucę jakiemuś psu. Masz chusteczkę? Mhm. A ty masz coś? Numer konta, na który przelał pieniądze. Niestety tylko połowę, bo za drugą połowę kupisz Lexusa. O, proszę. No taki miał gest, skurwysyn. Gdzie stoi? Gdzieś tu. Mogę prowadzić? W życiu. Dlaczego? Bo ja jeszcze nie prowadziłem Lexusa. O Jezu, no ja też nie prowadziłem. No i nie będziesz. No jak nie będziesz? No co ty? No i kurwa rozjebali Lexusa, no! Kurwa to... No i co? Ty, o, widziałeś, kto to zrobił, co? No chodź pogadam. No chodź. Kolasz, kurwa, porozmawiać z tobą chcę. Chodź tutaj, słyszałeś, debilu jeden. Cześć. Słuchaj, sprawdź mi, ile kosztuje lampa do Lexusa. Prawa i lewa. Jeszcze mi sprawdź maskę i przednią szybę. Szybko. Aha. No dobra. Cześć. Przedstawiam ci ochroniarza. Oż kurwa, ale tu mają ochronę. Ale nie, ty chyba zastępujesz kogoś, co? Czy na stałe jesteś? To? Kto to zrobił? No odpowiadaj. No kto? Jacyś, co, dresiarze? Menelstwo takie? No. Ilu? Jeden. Dwóch. Trzech. Trzech. No. Dzwoniłeś na policję? No pewnie, że dzwonił. Jak się doczołgał do kanciapy, to dzwonił, nie? To co? Trzeba zabrać samochód. Ty wiesz co, ale ja myślę, że mały ich zna. Tylko się boi. Nie boisz się? Co? A teraz się już, kurwa, zaczynasz bać, co? Już się boisz? No to ja popracuję na tym. Zaczekaj. Ty się, stary, zmuś do... Księgowa! Wiesz? No co? Przecież chciałaś iść na akcję. No przecież to kaleka, chyba dasz sobie radę. A co ty się w niej zakochałeś? Co? Chodź gdzieś coś zjeść. Odpowiesz mi czy nie? Ha? Bogus! Bogus, śniadanie! Cholera jasna, spóźnisz się do roboty. Bogus! Wstawaj! Mamunia śniadanko ci robi, kochany mój słoneczku. Bogus, wstawaj, bo ja się spóźnię do roboty. Bogus, cholera jasna, śniadanie gotowe! Na, kaptur. Kaptur, mówię! Noż ty głupi skurwielu. Mam cię prosić, żebyś nie chodziła w tej koszulce? Ojo, to teraz ja jestem winna, tak? Może mi powiesz do cholery, co się stało? No, mówiłem ci, że coś w mnie pęka. Jak się to rozniesie? Cała gazownia będzie się ze mnie śmiać. A może nie będzie? Co to znaczy? W skrócie czy pełnym znakiem? W skrócie. Wypierdalać. A pełnym zdaniem? Wypierdalać wszyscy.
Oj, ty kretynie, to ci zostanie na całe życie. Dlatego to zrobiłem, ja nie jestem letni, jak coś robię, to idę na całość. Na full, stuwa, stóweczka, żadne kompromisy. Pieprzenie w bambus, co, Krawczyk się nie dziarał? Nie musiał. Jest wielki i bez tego. Boguś, no, pokaż to. No przecież ty z tym gównem na czole nigdy nie znajdziesz sobie pracy. A może ja nie będę szukał pracy? No jasne, do końca życia będziesz na moim utrzymaniu. Nie, tego nie powiedziałem. Na to się zanosi. Nie, mam cię. Postanowiłem wrócić do szkoły. Chyba się przesłyszałam. Nie, słyszałaś bardzo dobrze. Znaczy wracasz do zawodówki. Do zawodówki gazowniczej. Pójdę do liceum. Do liceum? Nauki ścisłe. Profil matematyczno-fizyczny. Holender, synu, ale to byłoby co? No, wiem o tym. Gdybyś ty rzeczywiście poszedł do takiego liceum, to po maturze dostałbyś etat. Jasne! A jakbyś miał dobry etat, to zarobiłbyś kupę szmalu. No przecież o to chodzi, mam co? A jakbyś miał kupę szmalu, to ja mogłabym rzucić robotę w gazowni. Jasne! Zaczęłabym jeździć na koncerty. Jeździłabym na wszystkie koncerty Krzyśka, jeździłabym na wszystkie giełdy płytowe w tym kraju. Miałabym więcej płyt niż ta zdzira spod Opola, co szpanuje na zlotach. A mam to, ona nawet nie ma połowy tego, co ty będziesz miała. No, muszę powiedzieć, synku, że mi zaimponowałeś. Jestem z ciebie dumna. Już ty cholera jednak! Zalewasz. Jesteś bezbłędna. Prawie mnie kibłeś. Lata ćwiczeń, a ty mnie ciągle wyczajesz. Zawsze cię wyczaję. Mamcia? Co? No co? Buty! Jezus Maria, dawaj te buty! No dawaj, bo się spóźnię. No, no co się boisz? Matki się boisz. No Boguś, nie wygłupiaj się już. Dawaj. Boguś. Pokaż to. Pokaż to. Mamcia, to jest dziara. Boguś, a może ty byś poszedł do tego liceum? To nie jest taki zły pomysł. Pójść do liceum, zdawać maturę, pójść na studia. Mam cię, to takie banalne. No, to ja idę do gazowni. Nie banalnie, no. Zjedz te płatki. I ty nie przechodź na czerwonym świetle, dobra? Ty też. Mam cię! No słucham! Co? Mazidło. Boże, cholera, jasne, ja zwariuję. Chwila dostania przez ciebie. Jeszcze autobus mi ucieknie. Zniszczyłeś mi poloneza. Ja? Bez jaj, nie zniszczyłem żadnego Poltka. Słuchaj, wiem, że to ty... A skąd? Miałeś widzenie? Posłuchaj, nie pójdę na policję, jak zawrzemy... Dobrze nie pójdę na policję, jak zawrzemy pewien układ. Nie straszysz policją. Powiedziałem nie układ. Nigdy więcej nie strasz mnie psiarnią, ja blacharnię, o! Powiedziałem układ! Nie układam się z księżami! Z księżmi! Analfabeto jeden, słuchaj mnie. Brak mi rąk do pracy. Na niedzielnych parafiach w ogóle nie ma co liczyć, więc pomożesz przy remoncie i odrobisz to, co zrobiłeś. No patrz, nie chcą ci pomagać, no. Tak. Udzielniaki? 4,50 za godzinę od dzisiaj, jak zwykłemu robotnikowi. Ty jesteś nienormalny. Tyle płacę. Ty sobie to proponuj tym twoim barankom bożym, aby poddać blacharniom. Przecież ty i tak nie masz gdzie pójść. Ja już ci powiedziałem, gdzie mam twój remont, nie? Sram! Thank you.
Wiem, że tu jesteś. Musimy porozmawiać. Musimy pogadać. Słyszysz? Nie odejdę stąd, dopóki nie pogadamy. Bejsbola zostaw w sieni. Co, ty chodzisz z nim cały czas? Od kiedy tylko to poczułem. Dzięki tej rurze czuję się pewniej, czuję, że mam wpływ na rzeczywistość. No widzę, zacząłeś się rzucać w oczy. Ta dziara to wypowiedzenie wojny. Herbaty? Może być herbata. Co tu masz? Ty masz tylko książki? Ekspresowa czy sypana? Obojętnie. A nie masz czegoś dobrego? Jakiś komiksów albo pisemek z dupami? Słodzisz? Ty masz tylko wiersze. To nie są wiersze, to jest życie. A nie próbowałeś sprzedać tego wszystkiego? Gdybyś sprzedał te książki, byłbyś bogaty. To stare książki, teraz już nikt nie czyta starych książek. Kiedyś próbowałem je sprzedać, ale dzisiaj mają tylko mnie. Pyc. Mandelsztam? Osip. A która strona? 2,8. Pusti mienia, oddaj mienia, Waronesz. Uronisz ty mienia, il prawa ronisz. Ty wyronisz mienia, il wierniosz. Waronesz blasz, Waronesz waron nosz. Kurna, ale to pięknie brzmi, nie? Nie znam sowieckiego. Rosyjskiego, Boguś, nie uczą go już w waszej szkole? No kiedy cię wywalili, to była jeszcze ta... Sosnowska. No, ale coś strzelił na bańce i sama odeszła. A ty uczysz się jeszcze? Po co? Olałem to. Tak potem wszyscy idą na zasiłek, nie? A sam to olałeś? Wyjebali mnie. 2 miesiące po tobie. A ty jeszcze uczysz w jakiejś szkole? A co robisz? Piję. Włoski zgoliłeś, Boguś? No. A to nie jesteś już punkiem? A nigdy nie byłem punkiem. Byłem sharpskinem, a to zajebista różnica. Wierzyłem w braterstwo raz i walkę klasy robotniczej, ale w tym mieście nie ma miejsca dla sharpskinów. A w ogóle tu czasy się zmieniły. No to przynieś krzesełko i gadaj, co cię boli. Wiesz, że zawsze miałem szacunek dla ciebie? Byłeś jedynym belfrem w tej jebanej bucie, który coś dla mnie znaczył. Byłeś inny. Potrafiłeś się wypiąć. No nawet jak cię wywalali, zachowałeś klasę. Dobra, nie chrzań tylko do rzeczy, o co ci chodzi. Jesteś moim mistrzem. Powiedz mi, co mam robić. Kurwa, Boguś, jestem alkoholikiem, który ledwie wiąże koniec z końcem. Jak ja mam ci doradzać, jak ja sam sobie nie potrafię doradzić? Wypowiedziałem wojnę tym świniom! Minęły 24 godziny, a oni ciągle o mnie nie wiedzą. Jestem wkurwiony, muszę walczyć, muszę rozpiszyć. Coś tak wielkiego, że albo mnie to zabija, albo wyleci. Ale najpierw oni muszą się dowiedzieć o mnie. Muszę wykonać pierwszy krok. Jaki? Idź do psychiatry. Byłem, ale wkurwi mnie, rozjebałem auto. To dobrze, że jeżdżę autobusami. Autobusu mi nie rozpieprzysz, co? Próbowałem, ale nie dają rady, tylko budki telefoniczne i auta. Szukam człowieka, z którym można by wspólnie wyjść, działać, doładować im wszystkim, rozpiszyć ten cały bajzer. Rozejrzyj się dokładnie, zobacz, co się dzieje. Włącz telewizor. Radio? Toż to koniec świata, no wszystko się kurwi, to w jakim tempie. Ty i ja moglibyśmy pokazać światu, zrobić z tego coś większego. Kogo ty tak, synek, nienawidzisz, co? Wszystkich.
komórkowców, dresiarzy, ulizanych dup z telewizji, skurwieli z banków, pojebanych księży, psychopatów z armii, rządu, policji, biznesu. Nienawidzę ich. Nienawidzę ich żon, mężów, córek, synów, wzięciów, agrów teściowych. Nienawidzę ich. Nienawidzę ruskich, Amerykanów i Niemców. Zwłaszcza Amerykańców. Ci skurwie chcą być wszędzie. Wszędzie się wpierdalają, z kim chcą rządzić. Nienawidzę ich. Nienawidzę ich restauracji, który teraz jest chuj. Nigdy w żadnej nie byłem w takim McDonald's. A który miał powiedzieć, że mają tam darmowy kibel? Ty, nigdy nie wejdę do McDonalda nawet się oddać, choćbym miał super ciśnienie. Wolę stać na ulicy, no bo po prostu nienawidzę tych skurwysynów. Nie słucham ten amerykański kapel, a? Słucham polski, angielski. Słucham posługimenta i dokażę. Słyszałeś posługimenta? Czyż zajebisty zespół, ale musiał się rozlecieć, bo teraz w sklepach jest za dużo amerykańskiego gówna. Pierdolę ten szyf! Pierdolę rap! Pierdolę techno! Pierdolę Nirwane! Pierdolę kolekcję pedalskiego gówna! Niech lepiej wypierdalają z polskich blokowisk do tych Nicaraguńczyk, skąd tam przyszli! Napij się herbaty! Pierdolę herbatę! Zjedz ciastko! Pierdolę ciastko! Ty gdzieś pracujesz? Co? Czy gdzieś pracujesz? No to jest chyba oczywiste, że nie, nie? A co robisz? Zakładam organizację terrorystyczną, średnia wieku 20 lat. Jak zbiorę ludzi, to podłożyłem bombę pod Polmus, potem monopol śmierci. A bo wiesz co, dobra, poradź mi, pod Polmus czy pod ZUS? Boguś, co ty pierdolisz? Ja wiem. Ty mi nie wierzysz. Mnie jest łatwo, na razie z ludźmi rozmawiam, no ale jak kiedyś zbiorę ludzi, to będziemy jak czerwone brygady. Weź się za jakąś robotę. Co? Idź do jakiejś pracy, może tam ci to gówno z głowy wytrzepią. Tylko tyle masz mi do powiedzenia? Tylko tyle. Nie zrobimy razem rewolucji? A ja nie tego się spodziewałem. A to przykro mi. Spieprzaj. No spieprzaj, powiedziałem. Wiesz co? Jesteś totalnie, kompletnie, totalnym glebowym zerem. Ty i te twoje śmierdzące książki! Zadupiu, chłopie, mieszkasz na totalnym zadupiu. Jak minął dzień? Jak minął dzień, pierdolcu? Zgadnij, kim jesteśmy. Nie pytaj, skąd wiemy, bo wiemy, że to ty. Byle było tak. A coś to ja pierdolę was! Coś ty powiedział. A po co się przyznajesz? Przecież nawet nie wiesz, o co chodzi. A my jesteśmy z telekomunikacji. I przyszliśmy wręczyć ci rachunek. Zatańczysz ze mną jeszcze raz? Ty zobacz, zobacz, co on ma na czole. Pokaż się tutaj. Raz, dwa. No, już. Rzecz. Słuchaj, fuck off. Zeszłej nocy na strzeżonym parkingu nadpsułeś parę samochodów. Rozpoznał cię chłopak, który jest tam stróżem. Może miałeś jakieś swoje powody, może nie. Nie wnikam w to. Jeden z samochodów był nasz. Srebrny Lexus. Rysunek na szkle. Trzeba opłacić warsztat, a to trochę kasy. Ty za to zapłacisz. 20 tysięcy złotych. Umowa stoi? Pierdol się. Samochód stoi w warsztacie. My jutro wyjeżdżamy. Masz czas do rana. Jeśli się nie spiszesz, zabiję cię. Parostatek. Nie lubię Krawczyka. Naprawdę go nie lubię, no. Daj spokój, jego stare numery są ciągle świeże. O, to co teraz nagrywa, to chłam, ale... Ale kiedyś był królem. Byłem na jego koncercie z mamą. Tak? W Sopocie. Jako mały chłopak. No pierwsza klasa to nie to, co te obesrańce dzisiaj.
A ja nigdy nie słuchałem Krawczyka, wiesz? Tak? Nie, ale ta, z Bregowiczem płyta bardzo mi się podobała, naprawdę. Kompletnie nieudana. Jak nieudana, kochany, jak, wiesz co, jak puszczałem ją na imprezach, zapraszałem takie, ale fajne takie dziewczyny, to słuchaj, po prostu bawiliśmy się wszyscy do rana, no. Przestań mnie wkurwiać, bo robię się nerwowy, no. No ale co? Płyta z Bregowiczem była zupełnie nieudana pod względem artystycznym, zupełnie. A no to mów, że artystyczny. Nie, ty tego nie rozumiesz. Ale ja ci to zaraz wytłumaczę. Krzysztof Krawczyk to nie jest jakiś czwok śpiewający cygańskie przeboje na weselach. No. To jest ktoś większy, znacznie większy. On jest... Kurwa, nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, żebyś zrozumiał i nie zadawał głupich pytań. No. To jest ktoś taki jak my. Tylko większy. A od księgowej też większy? Ty pierdol się, co? Jego życie jest naszym życiem, tylko że on już to wszystko przeżył. Zobacz. Ciągle uciekał z kraju, tylko po to, żeby tu wrócić. I odnieść sukces. No grzeszył całe życie. Po to, aby wrócić na łono kościoła. A pieprzył na lewo i prawo tylko po to, żeby znaleźć szczęście w trwałym związku. No. Krzysiek to jest symbol, legenda i pomnik. Jeśli nie płaczesz jak dziecko przy jego starych kawałkach, to mówię ci, nie jesteś Polakiem. Nie, no czasami płaczę. Mam nadzieję, że szczerze. Fazja, ty też wyjechałeś za granicę? Księgowa. Stój. Ty wiesz, ile lat ja kładłem kaflę u Niemca, nucąc jego stare przeboje? To dzięki niemu zdecydowałem się wrócić. Założyłem rodzinę. Osiągnąłem sukces w windykacji. Zobacz, no. Rzeczywiście. Gdyby nie on, ja nie wiem, kim byłbym dzisiaj. Ten kraj byłby inny. Czy muszę dodawać, że gorszy? A czemu ty w ogóle pytasz o Krawczyka? Połamałam wszystkie. Przecież to płyta Krawczyka. No wszystkie tamte też. Ty głupia pisto! Teraz nie mogę go zabić. Ale ty mały, wracaj tutaj, no proszę cię, no. Jesteś fanem Krawczyka? Wielkim. To nie mogę cię zabić. Takie mam zasady. Super. Ale nie myśl, że cię to uratuje. Ta pizda z księgowości dopilnuje, żebyś dostarczył pieniądze. Ale ja nie mam 20 tysięcy. Fazi, dobrze, ja to rozumiem. Ty nie możesz go zabić, dobrze. Ja go zabiję. Okej? Okay? Ty dzwoń do Wrocławia, ściągaj lawetę i załatwmy to po prostu po naszemu. Załatwimy to po katolicku. Ale proszę cię, no co... Może do rana coś zbierze. Zbierzesz coś? A poza tym chcesz zwiedzić miasto. Słyszałem, że mają tu ładny rynek. Ale ty chyba oszalałeś. Mówisz serio? Tak? My byliśmy na tym rynku dzisiaj. Wiesz, jak to wygląda? Były stare kamienice, wyburzyli, najebali jakiś bloków. Kurwa, co ty chcesz w ogóle oglądać, stary, no? Grześ. Pączka to ja sobie mogę wiesz gdzieś. Grześ, to są ziemie odzyskane. I powinniśmy z nich być dumni. No to ja jestem dumny, no. Podejdź tu. No już. To, co dał nam świat, niespodzianie zabrał los. Dobre chwile skradł, dając w zamian bagaż zwykłych tros. Co, debilko? Co się dzieje w ogóle?
mały, chodź tutaj. Masz i zarabiaj. Masz. I zadzwoń jakby co. Jakby co? Gówno. Ojej, kolasz. No i co, kretynie, niczego się nie nauczyłeś. Znowu kochanie. Uciekasz, nie? Debilu jeden. Widziałeś? Znowu uciekasz. Chodź, bo się spocisz, no. Oguź! Oguź! Czego? Jestem! Co z tego, że jesteś? No jestem gotowy! Chcę walczyć! Chcę rewolucji! Boguś! Ej! Ej, no nie zostawiaj mnie tak! Rzuciłem pracę na parkingu, żeby się do ciebie przyłączyć! Boguś! Ty myślisz, że ja chcę być na karku inwalidę? Ja mam mały, wracaj na parking! Ale znam prawo, przydam ci się! A pierdol się! Boguś! Znam cały kodeks karny na pamięć! Wyciągnę cię ze wszystkich tarapatów! 148 artykuł! To jest morderstwo! 25 lat więzienia do dożywocia! Co znasz? Ile jest za pobicie? Tak jak tutaj było? To jest rabunkiem, to jest stara dziesiona, 210 stary. Cały znasz? Na pamkę? Na blaszkę? Bez ściemki? Troje? No, ten wielki z tą dupą, nie? Ta dupa mnie złapała i wróciła. Tylko się nie myśl. Odwieź mnie do domu, bo oni mnie wywrócili, ja teraz nie mogę kręcić. Czy ty nienormalny jesteś? No Boguś, Boguś, przyłączyłem się do ciebie czy nie? Jesteśmy razem czy nie? Jacy razem? Daleko mieszkasz? Na Karkonoskiej. A dalej nie mogłeś? Kumple mnie wyczają, siara. Tu się szczerze. Co się szczerze? Cześć! Monika! Monika! To jest mój przyjaciel Boguś! Monika! Bogusław. Tobie co się stało, Emil? Jak ty wyglądasz? Monika, wywróciłem się, ale Boguś... Jak to się wywróciło? Boguś mnie podniósł i mnie przywiózł do domu. Boguś jest moim przyjacielem. A to może zjesz z nami? To siadaj. No siadaj, Bogusław. Boguś. Boguś. A ty? Ja? No. Ja już jadłam. A poza tym to u nas krzeseł nie ma w domu za dużo, bo on jak jeździ, to przeszkadzają. No, siadaj. No smacznego. Monika. Monika. No. Rzuciłem pracę na parkingu i przyłączyłem się do Bogusia. Przecież ja chodziłam za tą pracą do ciebie przez 3 miesiące, Emil. No. Dobrze, teraz już jedz, ja do nich jutro zadzwonię. Ale jak zadzwonisz? No to co, nigdy nie może być tak, jak ja chcę, zawsze... Nie będzie tak, jak ty, bo ty... Co moje? No. Twój charakter, Emil, ty nie znajdziesz innej pracy, no!
Ale Monika, ale ty nie rozumiesz. Ja teraz przyłączyłem się do Pogusia i sobie znajdę nową pracę i to lepszą o niebo. I ty też nie będziesz już podpisywała lipnych umów. Wiesz co? Boguś nauczył mnie, jak nie być biernym i nie będę. Wiesz co? Monika dostaje zaniżoną pensję, chociaż na umowie ma dużo więcej. Boguś, jak ja zostanę prawnikiem, wykończymy skurwysynów, co? Boguś! Znaczy, ja sobie mam zupę. Boguś? Czasami. Czasami? Hmm? Ja to codziennie gotuję Emilowi zupy. Boguś, bo ja uwielbiam zupy, wiesz? Codziennie z kiełbasą. No tak, bo ja lubię kiełbasy. Może ja kiełbasy jeszcze przyniosę. Dziękuję, Buśka. To twoja siostra? Tak, Monika jest doskonała, co? Boguś, wiesz co, Monika zna wszystkie gatunki kiełbas. Jak ją kiedyś zwolnią z masarni, bez problemu znajdzie pracę wszędzie. W każdym mięsnym, nie? Teraz wszędzie potrzebują fachowców, szczególnie jak weszliśmy teraz do Unii, co? Boguś. Właśnie mówiłem Bogusiowi, że pracujesz w masarni. No co? No nie wstydź się. Monika pracuje w masarni, naciąga kiełbasy, wiesz? To jest jej dzieło, to jest jej dzieło, to też jest jej dzieło. Coś to dzieło, to ci nie smakuje, Boguś. Smakuje ci kiełbasa, Moniki? Rewelacja, rewelacja. Miodzio, miodzio. Boguś, a czym ty się zajmujesz? Boguś? Monika, Boguś jest rewolucjonistą. Wiesz co, Boguś olewa. On walczy o sprawiedliwość, nie czeka tak jak inni. Dlatego ja się przyłączyłem do Bogusia. Na razie jest nas dwóch, ale będziemy tworzyli całe brygady. Ty, Monika, wiesz co? Możesz się do nas też przyłączyć. Będziemy potrzebowali kogoś, kto na komputerze będzie pisał. Będziemy mieli komputer, Monika! Opowiedz, będziemy Boguś. Wiesz co? Boguś jest bardzo odważny. Ty wiesz, że on się przeciwstawił tym trzem bandytom, co wywrócili mój wózek na parkingu? Boguś się im nie podda. Boguś będzie walczył do końca. Dlatego ja się przyłączyłem do Bogusia. Ale może jednak pozwolisz mu opowiedzieć? A właśnie, Boguś, czemu ty nic nie mówisz? A nie no, siedź sobie. To znaczy ten... nie ma sprawy. To znaczy to, co ja robię, to... To nie jest takie jak praca w masarni. Nie można się tym najeść. To może ja posłucham muzyki czy coś. Ale myślę, to znaczy wiem, że to ma wiele wartości duchowych. Intelektualnych też. Pozwala się rozwinąć w wielu aspektach życia społecznego, tudzież ja myślę nawet, że to w ogóle to ma szeroki... No dobrze, o co ci chodzi, no? Chodzi o to, że Emil nie ma wielu kolegów i jeśli myślisz, że możesz go wykorzystać, to lepiej sobie już idź, najlepiej już teraz sobie idź. To ty jesteś tym gnojem z parkingu, tak? Powiedział ci? To znaczy, ja nie mam do niego to żadnej pretensji. Pewnie był pod presją, ale... Może nie opowiedział ci całej prawdy. Ja nie jestem zły. Nie jestem zły. Tylko wkurza mnie ten syf, który jest wokół. Bo nikomu na niczym nie zależy, wiesz? Bo teraz wszystko można kupić. Czy warto za to umrzeć? Nie. Za to nie warto dać sobie nawet złamać paznokcia. Nie jestem zły, co? Ale ja cię nie znam. Może jesteś rewolucjonistą, jak twierdzisz, a wiesz co, może jesteś po prostu zwykłym przestępcą. Nie, nie, nie! Nie jestem przestępcą, nie! Nie. Niszczę budki telefoniczne i auta, bo to gasi pożar, który jest we mnie. Dzisiaj rozwaliłem witrynę sklepu z ciuchami, wiesz? Z drugimi ciuchami na kobiet. Jedna kiecka kosztuje tam tyle, co trzy wypłaty mojej matki. Trzeba być pojechanym, żeby coś takiego kupić. Chciałabyś taką sukienkę? Nigdy takiej nie miałam. Mówisz się ze mną? Szybki jesteś. Nie, chcę tylko się dowiedzieć, czy chcesz posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Może. Kiedy? Jak będą szwedzki. Kiedy? Jutro? Jak będzie w spotkajmy się. Nie, dlaczego nie? Spotkajmy się. Nie będę się z tobą spotykać. Spotkać. Nie będę się z tobą spotykać. No bo
No nie wiem, no jakiś inny jesteś, no. O, chłopcy z masarni nie mają tatuaży. Nie, nie, no to znaczy, wiesz, niektórzy mówią, że mają tam, wiesz gdzie? Gdzie? Jezu, na pisiorze. A. Ale tak tylko kitują, żeby mieć lepszy podryw. Na skina to lecą, nie? Szczególnie te z działu pasztetów. Ale tak sobie myślę, że... W sumie to ty, no nie kitujesz, na czole masz wszystko wypisane. A to, co mówisz, to nawet ciekawe jest. Odwal się. To już jak chcesz, to się z tobą umówię. Posuń się. Naprawdę. Myślę, że jesteś przystojny. Bardzo przystojny. Muza, robisz tam muza! Podoba ci się? No, taki beatbox! I tu jest? Taki brod, no. To też ci przegram, bo w tamtym tygodniu Emil miał rodziny. No, przegram. A gdzie się spotkamy? Już nie chcesz się spotykać? Pod kosmosem. Bo tam nigdy nie byłam, fajnie? Widać. Co widać? Całe blokowisko. Aha. No dobra. I tu się spotkamy? No. 18? No. Dobra. Widzisz, zaczyna nam się układać. Ja posprzątam. Ja muzy posłucham? Zbierałam te płyty 25 lat. Wiem. Mam cię. Ale to nie jest najgorsze, wiesz? Ten najmniejszy powiedział, że jak do rana nie przyniosę kasy, to mnie rozwalą. Dwadzieścia tysięcy to jest kawał grosza, a ja jestem spłukana. Mam cię, od ciebie bym nie wziął nawet zetki. Ale jeśli to ma ci uratować tyłek, to ja rozpytam wśród znajomych. Poradzę sobie. Jak? Mam plan, zaufaj mi. Bogus. Wszystko przez ten twój gniew. Nie potrafisz go pohamować. Mam cię, i tak nienawidzę. I wystarczy tak mało, żeby się totalnie skurwić. Synku, ja też byłam młoda. Koc na dachu, pierwsza płyta 2+1. Czułam to samo. Wiem, co to znaczy. Wiem, jakie to teraz łatwe zostać jakimś patafianem w garniturze. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby przestać być sobą. Ja nigdy nie przestanę być sobą, mam cię, przysięgam. Nigdy nie będę jakąś... Kurwo. Ja chcę, żebyś wiedział jedno. Ja się nie boję gangsterów. Ja się obronię. Nie takie rzeczy przydarzały mi się w życiu. Twój ojciec musiał odejść, bo chlał i robił w domu piekło. Chodź do mnie. No chodź. Pomóż. No chodź do mnie. Bo ty, Boguś, się za bardzo szarpiesz, ale ty wyjdziesz na ludzi, ja wiem o tym. Przez tyle lat dawałam sobie radę sama, walczyłam przez całe życie, jeżeli trzeba, powalczę i teraz. A może podejść do tego sama? Bo ty, Boguś, nie wiesz, jak żyć. Ja nie wiem, nie wiesz, jak żyć. No przecież nie wiesz, jak żyć, ja też nie wiedziałam, dopóki go nie spotkałam. Kogo? Krzysztofa. Krawczyka? Ja ci nigdy o tym nie mówiłam. Ja miałam wtedy 18 lat, a Krzysiek dawał koncert w Gliwicach. O, gdzie? To był niezwykły dzień. Pełen magii, która unosiła się w powietrzu. A po koncercie? Ja kiwłam bramkarzy i tylnym wejściem dostałam się do hotelu, w którym spał Krzysiek. Nie, no Bogu.
że nie chciałam z nim spać. Nie byłam jakąś dziwką, ja chciałam tylko zamienić parę słów, wiesz, porozmawiać z idolem. Błądziłam korytarzami, modliłam się, żeby go spotkać. Kim wtedy byłam? Szczeniarą, taką jak ty. Dręczyła mnie jedna myśl, jedno pytanie, jak żyć. I ja wiedziałam, że tylko prawdziwy mężczyzna, taki jak Krzysztof, potrafi na nie odpowiedzieć. Mijały godziny, a jego ciągle nie było. Ja myślałam, że to już koniec, że trzeba wyjść z hotelu, wsiąść do nocnego i zjeżdżać do bloku. Wchodziłam w te i we w te, powtarzając teksty jego piosenek i nagle... I nagle na szóstym piętrze, przyjdę już. Ja go zobaczyłam. Szedł do mnie. Szedł. Od drzwi do drzwi, opierając się o ściany korytarza. No, jaki on musiał być zmęczony po koncercie. Podeszłam do niego. Popatrzyłam mu prosto w oczy i zapytałam. Jak żyć? Jak żyć? A on wejrzał we mnie tak dziwnie, przejmująco. Żyj tak, jak gdyby każdy dzień twym ostatnim miał być. I nawet jeśli losu ostry cierń nie pozwala ci iść, ty idź. Sama przez życie idź, bo on wiedział. Rozstaliśmy się rano i obiecał, że nigdy o mnie nie zapomni. Mamcia! Co? Czy to możliwe, że jestem nieślubnym synem Krzysztofa Krawczyka? Nie, no synku. Nie, niestety. Jesteś ślubnym synem swojego ojca, sukinsyna. Super. Pokusia, muszę iść na drugą zmianę do gazowni. Odprowadzę się. Pozbieraj tam ładnie, czyściutko. Czysto ma być. Mamcia? No? Ja jestem z września. Boguś, ty daj spokój, ty nie myśl. A to był Sylwester. Boguś, kocham cię. Chodź, bo mi autobus Wycieczka piękna, co? No to gdzie jest kasa, panie Witku? No! O! Przyniósł kasę! No, kasę. Co to jest? Dorwałam jak dealował pod szkołą na osiedlu. Skurwiel bawił się w handlarza, co? A kumple siedzieli w samochodzie i patrzyli, jak ci idzie, nie? Ty miałeś dla nas organizować kasę, a nie robić na pudło, nie? Ty tak nie chciałeś oddać pieniądze? Tadziu! Chciałeś oddać pieniądze, skurwielu! Przysięgam, że nie będę. Ja myślę, że nie będziesz, ja myślę, co? Ale plan był dobry, jak mam oddać 4 hajców w 24 godziny. W 14, do 7 rano zostało ci 14. Do 7? Do 7, w 7 wypierdalamy z tej dziury, rozumiesz? Gdzie ci pasuje? To. Gdzie ci pasuje się spotkać? Pod kosmosem można furą przyjechać. O 7. Będę, przysięgam. Panie Witku. No. Już kurwa mać, no. Fazin. Zniszczył mi trzewiki ścierwo, no. Nowe ścielęciny córka mi je kupiła. No Fazin. On nie zniszczył się. Fazin. Fazin. Fazin, no zabiłeś go, jak on teraz coś odda, no? Panie Witku.
Panie Witku! Żartowniś, nie, nie. Dobra, księgowa! Ty, jak ty właściwie masz na imię? Zresztą nieważne. Dobra, pakuj pana Witka do bagażnika i jedziemy do lasu! A co, sama? Przecież cię nie ugryzie. No co, pomóc ci? Poradzę sobie. Hmm? Piękny jest las, panie Wiciu. Zobaczy pan. Szczególnie od spodu. Ty czytałeś przedwiośnie Fakow? Nie. Nie czytałeś? Ja czytałam. Czytałaś? To pogadamy. No. Ja też czytałem. Tak? Napisał ten. Kurwa, jak on się nazywał. Rzymierski. No. Mam do ciebie prośbę. Nowe cewiki, no. Muszę napisać coś na zaoczne, a nie czytałem. Gdybyś mógł mi tak w trzech słowach to wszystko streścić. Dobra, weź to gówno posprzątaj i pościeraj. No to jest, rozumiesz? No. O takim kolesiu, co przyjeżdża z zadupia i myśli, że jest zajebiście, bo mu stary opowiadał, że jest zajebiście. No. On przyjeżdża, a tu chujoza. W dodatku stary się przekręci. No to co robi koleś? No co? No co? Wkurwia się, no. I jak się rozumiesz, wkurwia przez jakieś 300 stron. Ty. A w końcu to on już jest tak wkurwiony, że idzie ty i się napierdala z gliniarzami. Co? A co robi w międzyczasie, co? Ale kiedy? No przez te 300 stron. A to nie pamiętam. No ale chyba siedzi w domu wkurwiony, nie? Ja to przeczytam, wiesz? Weź tą chustkę. Ej, Fakow! Ruchaj kasę. Ty, a widziałeś jakieś streszczenie w ogóle tego w kiosku? Weź to gówno takie... jeszcze, co? Co? Pomóż mi. Zrób coś. Nic nie zrobię. Nic? Nic. Mam przechlapane, a w dodatku te bydlaki połamały wszystkie płyty mojej matki. Jeżeli mieli dosyć odwagi, żeby podnieść rękę na płytę Krzyśka Krawczyka, no to sytuacja jest rzeczywiście poważna. To nie jest temat do żartów. Moja matka zbiera te płyty od matury. Krzysztof Krawczyk jest sensem jej życia. Przepraszam, przepraszam, to rzeczywiście smutne. A nie tylko oni na mnie mają haka. Ksiądz, u którego byłem ministrantem, też. I co, z tego samego powodu? Zmieniłem jego portka w złom. Synek, kurna, jak ja mam ci pomóc? Jak ja mam ci pomóc? Co, mam sobie założyć maskę kaczora Donalda na głowę i napaść z tobą na bank? Ty masz jakieś pieniążki? No mówiłem ci, że nie mam. A jakieś drobne, co? Nie masz niczego w kieszeniach, bo muszę się napić, wiesz? Mam. Mam. Uzbierało się. Dziarę sobie machnąłem, reszta została... Dealowałem. Co? Dealowałem. No ale nie chcę do tego wracać. Chcę czegoś prawdziwego. Wydaje mi się, że gówno, w które wpadłeś po uszy, jest jak najbardziej prawdziwe. Nie o to chodzi! Pomóż mi znaleźć prawdę, pokaż mi ją. Wróć do kościoła. Tam nie ma miejsca dla mnie. Byłem tam przez 5 lat. Przez 5 lat słuchałem wszystkich kazań, wszystkie są jednakowo puste. Ty, a dlaczego ja? Bo jesteś moim mistrzem! Znasz wszystkie odpowiedzi! Kurwa, muszę się dzisiaj napić! Masz te pieniążki? Pokaż mi prawdę! Pomóż mi ją znaleźć! Prawdę? Chcesz prawdy, tak? Hmm? To proszę bardzo! Zobacz! Zobacz, jak żyją ludzie na tym osiedlu! Zobacz, jak żyjesz ty! Jak żyje twój sąsiad! Jak żyje twoja sąsiadka!
Jak żyjesz ty, jak żyje twoja matka, wiem, człowieku, że ty nie chcesz być bierny, ale jeżeli nie zbastujesz, to za jakiś czas cię zgarną z ulicy jak kryminalistę. To co mam robić? Musisz się dowiedzieć, kim jestem. Ja wiem, kim jestem. Nie wiesz, tylko grasz to, co ci dano do odegrania. Jesteś w tym równie fałszywy, jak ci komedianci z telewizji, których tak nienawidzisz. A gówno prawda, ja walczę. A gówno prawda, nie walczysz, tylko się szwendasz po ulicy i rozpieprzasz tu ze samochody. Ale mnie to leczy. Nie, Krzan, ja wiem, że ty, synek, nie jesteś przestępcą, ale musisz tu, o, tu, do środka, do siebie, dotrzeć, do wnętrza samego siebie, rozumiesz, tu. Musisz się dowiedzieć, kim ty jesteś, czego chcesz i co zamierzasz zrobić. Z czego mam się tego dowiedzieć? Z książek. Synek, z książek, w książkach są wszystkie odpowiedzi. A komiksy i pisemka z dupami nie wystarczą? Słuchaj, mały, wiedząc, kim jesteś, ale kim naprawdę jesteś, rozumiesz? Tu, wszędzie, dookoła siebie, odnajdziesz ludzi takich jak ty. Dowiesz się, ilu takich jak ty było w przeszłości, co zrobili, jak na tym wyszli, a to jest cenna wiedza. Co, nadal uważasz, że jestem twoim mistrzem? Jesteś. Moim mistrzem. To możesz mi te pieniążki dać? No. Chodźmy się napić. Kochaniutka, najpiękniejsza, najmilutka moja, jedyna na świecie, moje ty piękności. Dwa duże, kochanie, poproszę. Dla mnie i dla chłopaka. Panie Wiktorze. Co? Karpiński. A co, był tu z Kurtysem? No był i zabronił mi. Powiedział, że nie mogę panu dawać piwa. Weź jakiś stolik, zajmij. Po co tu stoisz? Ręko, ja pani powiem, jak to jest. No, bo ja już przestałem chodzić do tego łachudry. No, jasne. I ta gnida przychodzi, chodzi teraz po osiedlu i takie rzeczy opowiada. Oj, Ręko, kochaniutka, są brednie i bzdury zawistnego doktorka. Kochaniutka, dwa duże. Dobra, będą te dwa. A tego Jędrzejczyka pani nie widziała gdzieś? A kto to jest? Ten szef z podwójki. Taki wysoki z wąsem, tak? No. No nie, a co? Nie, pożyczyłem skurczysynowi stówkę. Wie pani, jak jest w dzisiejszych czasach. No i co? Nie mogę tego teraz dopaść. Nie, dlatego się nie pojawia. Akoła chudra, cholera jedna. No, bardzo dziękuję. Panie Wiktorze, te piwa są na pańskie własne ryzyko, dobrze? Ja nic o tym nie wiem. Ale pięknie pani wygląda, pani Helenko. Piękne oczy ma. Proszę bardzo, drapiweczka. Kochaniutka i złociutka, jak to się mówi, przyjechali dżentelmeni, zatankowali i grzeczniutko odjechali. Mój były lekarz tu przychodzi, robi mi tył, będę musiał zmienić lokal. Twoje zdrowie, synek. No. Pana. No. Pracuje pan? Na stałe nigdzie. Dorabiam jako robotnik budowlany, niezła odmiana, co? Twoje zdrowie. Pana. A. Ambrozja, synek. A wracając do tych książek, nie mógłbym się tego wszystkiego dowiedzieć skądinąd, bo tak szczerze powiedziawszy, to ja zbyt dużo nie czytałem. Nie wiedziałbym, od czego zacząć. Wracając do tych książek, gdy ci nóż przyłożą do piersi nagiej i każą zajrzeć do otwartej trumny, czego ci trzeba szlachetnej dumny? Czego ci trzeba? Odpowiedz, zadałem ci pytanie. To wiesz. No kurwa, wiem, że nie koń, ale zadałem nim pytanie, odpowiedz. A skąd mówisz, czego mi trzeba, jeżeli to wiesz? Ja go nawet nie zrozumiałem. Odwagi ci trzeba, skoncentruj się. Kiedy padniesz nieugięty, twardy, a wróg twe serce będzie ściskał w ręku, czego ci trzeba, by skonać bez jęku? Kurwa, nie wiem, no.
Chodzi o to, żeby się rymowało? Chodzi, kurwa, żebyś nie był takim głąbem. Skoncentruj się tu, stąd, wiesz, no. No to czego mi trzeba? Pogardy. A ja nie mogłem tego wiedzieć. To poezja, się nie znam na poezji. Spokojnie, mi od razu Kraków zbudowano. Ostatnia zwrotka. Nie. Oto rozsiano twe białe kości. A z czynu twojego będą potomni korzystać. Czego ci trzeba, żeby w milionach z martwych wstać? Ha? Miłości? No. Doskonale. A skąd wiedziałeś? Pasuje do kości. Kto to napisał? Broniewski, Władysław Broniewski. Ty słyszałeś kiedyś o nim? A to ten, który napisał... Deszcz to jest spokojne, potrgoły sort, a my... Weź, proszę cię, nie kompromituj się. Tak, znam go. Myśmy go w... Pijesz? Nie, nie, smakuje mi. W podstawówce go przerabialiśmy, ale to syf jakiś taki... Człowiek wie, że żyje. Przerabiałeś go? No, w podstawówce. Ty wierzysz tylko w to, co ci podano do wyuczenia. Zapamiętaj sobie, synek, że Władysław Broniewski to był, to jest jedyny prawdziwy mężczyzna wśród polskich poetów XX wieku. Reszta to brandzlusie. Ale to komu był? On takie jakieś apele pisał, manifesty jakieś takie. Błądził, synek, błądził jak każdy prawdziwy mężczyzna. Ale też jak każdy prawdziwy mężczyzna walczył i płacił słone rachunki swoich błędów. Błądził. Stawiał się. Pił. I walczył. Żył, kurna, rozumiesz? Żył. Ty popatrz na siebie, czy ty żyjesz. Czy to jest życie, wiesz? Zastanów się nad tym, synu. Czy ty wiesz, że... Są w tym kraju takie miejsca, gdzie nie stoją bloki. Widziałeś kiedyś dom? Prawdziwy dom, co? Z czterema ścianami, piętrem, z kominkiem, z misiem na parapecie, co? Widziałeś kiedyś taki dom, co? Straciłeś kiedyś taki dom? Skurwysynu, bo ja straciłem! No ale nie musi mnie pan zaraz obrażać, nie? A po to, że tak będziemy panować. Wiktor jest. Boguś. Nie, przepraszam cię, ja ci tylko chciałem, rozumiesz, powiedzieć, że gdzieś tam jest inny świat, inne życie. Kiedyś się, rozumiesz, o tym przekonasz. Kiedyś się o tym przekonasz, oby tylko nie za późno. A teraz ci proponuję, żebyśmy sobie wypili jeszcze dwa. Pani Henko, kuchaniutka i złociutka. Dwa browarki poproszę. Nie. I dzielnisek koło drogi. Niech pan nie zaczyna, proszę. Nie ma ręki ani nogi, kogo laską przyodzieje, ten się nawet nie spodzieje. Panie Wiktorze. I złoczywka, dwa browarki dla tego młodego człowieka, poproszę. Panie Wiktorze, ja widziałam, wypił pan oba. Ja wypiję teraz. Tak, jasne. Dokładnie tak, teraz chłopak wypije. A Kępiński? A co pieprzyć Kępińskiego, pani Helenko? Nie mogę, bo jak się coś stanie, to będzie moja wina. Co? Jaka pani wina, pani Helenko? On jest młody, trzeba mu było po prostu pokazać, a teraz on sam się napije, nie? Nie. Kochaniutka, złociutka, dwa, poproszę, duże. Niech pan zabiera, no nic nie się nie stanie, no co mogłoby się stać, cholera, na Boguś, nie? No co mogłoby się stać, co? Co się stało? Co? Nie, nie, tylko zrobimy tak. Tu są na dwa, nie? A za to jeszcze do swojej piersi przybij kwiat, najpiękniejszą różę tą. Nie, nie, niech pan zabiera, nie ma. Co? Ała. Co jest? Misiu chorą nóżkę miał. Ała. Panie Wiktorze. I na jednej tylko stał. No i co? A ta druga cholera się zmęczyła, to do tej drugiej się przytuliła. Błogo. Jest dobrze, będą. Panie Wiktorze. Samotna w taką noc. Nie, jest samotna. Boguś!
A co? A fajny chłopak, nie? No taki spontaniczny. Ale fajny, fajny jesteś, spoko. Panie Wiktorze, to będzie ostatnia kolejka, dobrze? I więcej pan nie dostanie. Piękne oczy masz, no, komu je dasz takie piękne oczy? Drugie, proszę. Jak to się po prostu mówi? Tak się mówi. Przyjechali dżentelmeni, zatankowali i grzeczniutko odjechali. Dziękujemy. To jest mój nauczyciel. Tak, fajne, dzięki. Gwoli formalności, pijesz? Nie. Jestem rewolucjonistą, muszę być trzeźwy, nie? Dzięki Bogu. Twoje zdrowie. A! Oto dzień głodu, ognia, powietrza i wojny! Z dziejowej się rodzi nocy! Oto wołan jak dawni prorocy, poeta w swym sercu wolny! Biada wam! Ufne swej mocy, Babilony, drapaczy chmur. Dzień straszny rodzi się z nocy. Będzie głód, pożoga i mur. Boguś, kurna, co to za idiotyczne występy artystyczne? Ale mnie poniosło. Czekaj, kurwa, jak teraz zejść stąd? Czekaj, to się... Czekaj, spokojnie, proszę, masz to. Łatwiej zejść niż wejść. Czekaj, to sposobem trzeba. Trzymaj, patrz. Uwaga. I... ja! Kurwa, Małyś czasami się też wywróci, nie? A ten... A co ja ci mówiłem? Odwaga, pogarda, miłość. Tylko tym się kieruj i tylko o tym pamiętaj, rozumiesz? Bądź odważny i walcz! I garć całych sił tą mierzwą! I kochaj. Bo tylko wtedy życie ma sens. Znajdź sobie jakąś dziewczynę i kochaj ją tak mocno. Najmocniej w świecie, jak tylko potrafisz. I bądź odważny i walcz. I kochaj swoich przyjaciół i kochaj życie. Po prostu nie bądź zdychlakiem. Żyj! Yo! 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 Yo! Wiktor, co jest? Co się dzieje? Wiktor! Ty wierzysz w apokalipsę, Boguś? No. A mi się, kurna, tak jakoś wydaje, że ona właśnie nadchodzi. Zabraniają mi pić, kurwysyny. Zabraniają mi pić. A jutro mi zabronią oddychać. A pojutrze mi zabronią marszczyć Freda. Ty, ja jeszcze tego nie wypiłem? Nie. Patrz, jak się człowiek rozgada, jak ten czas leci, nie? No to... Kojarzysz? Korzeniowski, kurwa. Długodystansowiec. Kurwa, ale tu gorąco. Twoje, syneczku, żeby ci się w życiu obmył,
Wszystko ułożyła. Twoje. A ty tak o suchym ryju cały czas? Wiesz co, może byśmy jeszcze taki, jeszcze po jednym i do domku. Panienko, 25 lat Solidarności. No niech pan przestanie, dobrze, panie Wiktorze. Nie, nie dostanie pan więcej. Niech pan da. Dziękuję bardzo. Ale niech on się nie wybuchł. Co? Co? Dobrze. Kurwa, ty noju! Jedwa, żeby kurwa, stąd! Wiktor! Co się dzieje? Wiktor! Wiktor! Wypierdalaj z tym, mówię! Spierdalaj, kurwa! Wiktor! Nitka! Wiktor! Spierdalaj z nim! Dzwoń po pogotowie! Wiktor! 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 Dzwoń po pogotowie! Ujebałeś. O co chodzi? Niezbyt miłe przywitanie. Bo nie zasługujesz na lepsze. Poczekaj. Tak? Chciałem z tobą rozmawiać, bo... Ten chłopak potrzebuje pomocy. No to niech idzie do psychiatry. Tak. Na ciebie, że tak naprawdę dochodzi o to, że chciałam swoje rzeczy przejrzeć. Wyrzuciłam. Co ty, nie wyrzuciłaś wszystkiego? Wszystko. Nie wierzę, że wyrzuciłaś nasze płyty Krzyśka.
Nie odważyłabyś. Tylko chciałam swoje zabrać. Tylko po płyty? To zaraz ci je przyniosę. Ale to wielkie pudło, nie dasz rady wpuść! Nie! Naprawdę chodzi tylko o płyty. On jest światłem, to jest mój uczeń. Przecież ty już nie uczysz. Ciebie wyrzucili, ty pijusie. To jest mój były uczeń. Proszę. Bardzo cię proszę, chodzi tylko o płyty. Zabierzesz je i wyniesiesz się stąd na zawsze. Jerwał się wykrop, dzwonię po policję. I masz tu siedzieć, zrozumiano? Mieszkałeś tu? No. Fajny. Ten gipsowy baranek. Sam go robiłem. Widać. Tam mi trochę zeszło. Tam tylko tam. I zabierasz się. Poczekaj, chciałem się z Litką zobaczyć. Spieszaj! Mam do tego prawo! Sam się go zrzekłeś, więc nie kręć. Ale dwa lata i nie widziałem. Proszę ci bardzo, no tam tylko sekundkę. Dzwonię po policję! Litka! Przestań! Litka! Przestań! Litka! Tatuś przyjechał! Ty chory skurwysynu! Ty pójdziesz siedzieć, zobaczysz! Ty już raz ją skrzydziłeś, to co mało ci! To nie moja wina! Twoja wina, ty pijaku! Nie, nie! Byłem po dwóch piwach, po dwóch do samochód na bajku! To była twoja wina! Ja ci tego nigdy nie wybaczę! Litka, synaczko! Lizia! Lizia! Do pokoju! Juuu! Zostawiam! Wiesz? Dalej nie wiem jak zdobyć te pieniądze. Proszę, Broniewski, w nim wszystkie odpowiedzi. Wiem, że to nie zrekompensuje utraty całej kolekcji, ale proszę, masz. Daj to mamusi. Strasznie śmierdzą. Te płyty mają prawie 30 lat. O, a... A ta jest po rosyjsku. Kupiliśmy ją u mamy naszych pierwszych w czasach Bułgarii.
wszystko, co ocalało z pożaru mojego małżeństwa. Proszę, weź to. Dzięki. Gówno cię to obchodzi! I zawsze ubierasz się w dres? Pierdol się! Po prostu chcę wiedzieć, kim jesteś! Kim ja jestem? No? Kim ja jestem, tak? A kim ty, kurwa, jesteś? Co, żeby mnie obrażać? Jesteś dresiarą. Jedną tych, którym ulubioną rozrywką jest telewizja, idealnym kandydatem na męża, zajebisty Maciek Zakościelny. Wiesz co? Chuj z Maćkiem Zakościelnym. Albo po prostu jesteś dresiarą, albo po prostu chciałaś mnie obrazić. Zamknij już tą swoją mordę! Tylko spójrz najpierw na siebie, jak ty wyglądasz za strańcu. Na swoje skórzane, wiązane buciki i podwinięte spodnie. Ty myślisz, że jesteś twardy, bo sobie zasrałeś czoło? Wyglądasz jak mały pedał, bo tylko one się tatuują. Nie jestem pedałem. Pedał. Nie jestem pedałem. Ciota. Nie jestem pedałem. Pedał. Mój krasnolek zesztywniał od razu, jak cię zobaczyłem. Takie rzeczy mówisz dziewczynom na pierwszej randce? Co? A może to jest twoja pierwsza randka ze srańcu? A nie, no ja cię przepraszam, bo w gruncie rzeczy ty jesteś romantyczny, tak? Tak. Tak o sobie myślisz? Tak. To spójrz na mnie. Nie jesteś romantyczny. Jesteś zwykłym zerem. Śmieciem, ty nie wiesz, co to znaczy mieć dom, pracę, rodzinę. Przepracowałeś chociaż jeden dzień w swoim zasranym życiu. Wiesz, co to znaczy walczyć, codziennie walczyć? Wiem, co to znaczy walczyć. Gówno wiesz. Dobra, chcę się przekonać. Chcę się przekonać, ale nie ode mnie. No nie możesz tego odejść. Bo co? No bo uważam, że masz własny styl i jesteś seks. Spierdalaj, Bogu. Czekaj, przeczytam ci coś. No poczekaj, no. Przeczytam ci coś. Kiedy przyjdą podpalić dom. Ten, w którym mieszkasz. Polskę. Kiedy rzucą przed ciebie grom i runą żelaznym wojskiem i staną pod drzwiami i nocą kolbami w drzwi za umocą, ty ze snu podnoszą skroń, stają drzwi. Magnetna broń, trzeba krwi. No. I co to było? Kocham cię. Kocham cię. Zostaniesz moją dziewczyną? Zostaniesz moją dziewczyną! Dzięki za płyty. Nie ma sprawy. To od Wiktora, tego nauczyciela, pamiętasz? Ja nie wiedziałam, że Krzysztof nagrał płytę po bułgarsku. Jest naprawdę wielki. Jak dziewczyny usłyszą w gazowni, to szale. Boguś, udało ci się załatwić jakąś kasę? Wybrałam resztę z konta, pożyczyłam skąd tylko mogłam. Mam 2000 masz.
No weź. Jak im to dasz, może na jakiś czas dadzą ci spokój. Wiesz co? A ja mam inny plan, ale nie wkurzę się. Dawaj. Ja to przemyślałem, to jest najważniejsza sprawa w moim życiu. Byłem dzisiaj na randce. Na pierwszej randce w życiu. Jest piękna dziewczyna. Dobrze. Będzie moją żoną. Dobrze. Chcę jej kupić sukienkę, nie ma żadnej. Widziałem taką, która będzie dobra, muszę to zrobić. Mam cię. Co potem? Nie wiem, nie oddam dzisiaj pieniędzy, nie wiem. A jak cię zabiją? Myślałeś trochę o maturze. To nie był taki zły pomysł. Zdawać maturę, pójść na studia, szukać jobu, być trendy, być hajc. Stać się jednym z nich? Naprawdę tego chcesz, żebym się stał jednym z nich? Jak ty mi przypomnisz swojego ojca, jak był młody, miał tyle pary w sobie. Niestety, po ślubie cała para wyparowała z niego. Nie chcę, żebyś dzielił jego los, jak masz skończyć tak jak on to. Nie rób tej matury, masz. Mamcia, jesteś super! Mamcia! Cieszę się, że to rozumiesz. Najważniejsze, żebyś był szczęśliwy. Kocham cię, Boguś. A ja posłucham sobie Krzyśka po bułgarsku. Cześć. Mogę? Jak musisz. To prezent, proszę. Dla ciebie. Nie chcę. Proszę. Nie otworzysz? Nie chcę. Przestań się wgłupiać, nie wezmę tego. Nie mogę. Kupiłem ją. Kupiłem ją dla ciebie. Dlaczego? Bo cię kocham. Przecież ty mnie nawet nie znasz. Wiem o tobie wszystko.
To co ja mam teraz zrobić? Załóż ją. Pięknie. No to co o mnie wiesz? Jesteś pyskata. No, i co jeszcze? Gotujesz dobre zupy, pracujesz w masarni, naciągasz kiełbasy, przegrywasz płytki i masz... To możesz się teraz przy mnie położyć. Ale bez żadnego dotykania. Jak się czujesz? Świetnie. No to świetnie. Wszystko zło minęło? Wszystko. Zostaniesz moją dziewczyną? Jak mnie zechcesz. Tylko... Tylko co? Ty i ja. A zrobisz coś dla mnie? A co? A spalisz swój dres? Wiesz co? Tu masz ogień, tu masz dres. Zacznij palić, tylko nie spal mieszkania. Nie spal mieszkania. Jak pięknie, Jezu. Zaraz wrócę. Co się dzieje? Wypad! To jest policja? Policja. Szczęść Boże! Wypad, jo! Szczęść Boże, mówię! Chwileczkę, to jest mój gość. Właśnie wpadł do mnie na kawę, nigdzie się nie wybiera. Siadaj, to i ciebie poczęstuję. Dziękuję, nie mam czasu. Mały wypad! Powiedziałem, gość! Będzie tu siedział, pił kawę tak długo, jak długo da radę. Zapewniam, że kawa jest pyszna. Mały, masz tą natychmiast wyjść, jo! Chwileczkę, co to, córko! Podnosisz głos w domu Bożym! Może to ciebie trzeba stąd wyrzucić. Przepraszam, proszę księdza, ale ten skunk zniszczył cudzą własność. Musi teraz za to zapłacić. I tego mu nie można darować, proszę księdza, bo to byłby zły przykład dla innych. Wypa! Chwileczkę, co zniszczył? Co? Tak. No, co? No? Lexusa.
nówkę. Oj, tam co? To mi też poloneza zniszczył i to... Kreśka, to jest dobry chłopak, on ma tylko słabe chwile, on to odpracuje, obiecuje. Ale proszę mu nie wierzyć, proszę księdza, to kłamca. Nie dotrzymuje danego słowa i trzeba go za to ukarać, raz a dobrze. Córko, proszę mi dłużej nie strofować, bo ja naprawdę przestanę być grzeczna, no. Nie ale wyjdę stąd bez ciebie, ty gnoju ty! Ale gdzie mnie ksiądz nie dotyka? Ile od niego chcecie? 20 000. Czego? Złotych, proszę księdza. Oj, to co? Ja mam tu, patrz. Córko, stój tu stój, patrz. Idę po pieniądze, idę, załatwiamy to. Popatrz. Zostawił cię? Idę. Na wieki wieków. No, mówię, mam pieniądze, załatwimy to! Zostaw go, uspokój, zostaw go, tak. Zostaw go, proszę. Z ostatnich wyższych. Oberwałeś się na zgodę. Z tego dużo. Na zgodę, no. Tu na pewno jest 5 tysięcy, spokojnie tutaj. Z kim się chciałeś bić, co? Z kim się chciałeś bić? 5 000 mówię, tak? Z kim się chciałeś bić, co? 5 000 człowieku! Proszę księdza. Tak. 5 000, a tu są drobne, nie wiem, ze 400, drobne może nie 500. Chcemy. Ale co, 500, 600 nie złotych, to jest mało, to... Przydadzą się w podróży. O, ja tu więcej nie mam, przysięgam. Muszę płacić robotnikom, ale po pierwszym, tak, na pewno, po pierwszym reszta. Tak. No to Bóg zapłaci. Bóg zapłaci. I do zobaczenia. Po pierwszym. Po pierwszym, tak. No to co, my tutaj będziemy jeszcze wracać, tak? Ale przykre, że ksiądz kryje tego gnoja, no? Przecież to jest śmieć, no. Szczęść Boże, szczęść no, tak, Boże. Tak, do widzenia. Cześć. No. Już wracam. Daj kluczyki. W porządku. Dlaczego ksiądz to zrobił? Nie wiem, Boguś, nie, po prostu rozbrajasz. Ale wszystko pracujesz, tak jak mówiłem. 4,50 za godzinę, jak zwykłemu robotnikowi. 4,50. 6. 5. W pożądalu. Chociaż ja szedłem. Aha, kawa. Chcesz kawy? Niech ksiądz zrobi więcej kawy. Co? Więcej kawy. Ale jak... Wiktor! Wiktor! Człowiek, strach napędził. Po raz pierwszy od 2 lat czuję się prawdziwym mężczyzną. Oni mieli delikatną przewagę optyczną, ale zwycięstwo moralne jest po mojej stronie. Ksiądz Edmund, mój nauczyciel Wiktor. Szczęść Boże. Boguś, no i dzień dobry. Dobry. Żyjesz? To ja po karetkę dzwonię, no bo co? Ale po co, nie potrzeba. Proszę pana, Broniewski po raz kolejny uratował mi życie, a raczej jego dzieła zebrane. Ja panu lepiej opatrzę oko, wie pan? Się panu wda jakieś cholerstwo i... Co? Nie, trzymaj, naprawdę nie potrzeba. Trzymaj pan. Proszę księdza. A pan na tej zakrystii tak sam? Sam. Żadnej cieplutkiej gosposi? Niech pan nie będzie bezczelny, bo zaraz pana stąd wyrzucę. Dobra, nie przesadzajmy. Jesteśmy przecież w końcu ludźmi dorosłymi. Ja zawsze się zastanawiałem, jak to jest żyć ze świadomością, że nie można sobie zahaczyć. Radzę sobie, dziękuję. Może kawy? O, Bogus, daj. Proszę. O, dziękuję, Boguś. Jak pachnie. Celibat to zło w stanie czystym. A Broniewski był stalinowskim poetą. Nigdzie w Ewangelii nie spotkałem ani słowa o celibacie. Słyszałem nawet, że nakaz ten wprowadzono tylko po to, żeby chronić majątek kościoła przed żonatymi księżmi. Tak, zna pan ten pogląd zakłamanych perelowskich książek, nie? Może troszeczkę zakłamanych, proszę pana, ale na pewno nie pozbawionych pasji, bo grunt to jest docierać do różnych źródeł, poznawać różne prawdy.
Bardzo pana przepraszam, ale dla mnie prawda jest jedna. Albo jest, albo jej nie ma. Zero, albo jeden, jak w komputerze. No tak, tylko że życie to nie jest układ zero-jedynkowy. Nawet na plebanii nie ma w nim czystych rozwiązań. Piecze? Wyżarło, dziękuję. Proszę bardzo. Boguś. Niech ksiądz powie, dlaczego księdza na blokach nazywają Archiwum X. Co ty pleciesz, Boguś, to... Tak pana nazywają? No to bzdury wymyśla. Boguś, co ty, wymyślasz coś? A dlaczego? Nie, no wymyśla, Boguś, i co? Niech ksiądz opowie o tym, co wydarzyło się w Afryce. No to nie jest dobry moment, Boguś. To jest bardzo dobry moment. Był pan nie... w Afryce? Byłem, ale zaręczam, że nie chce pan tego słuchać. Nie, to ja panu zaręczam, że właśnie chcę tego słuchać, że się interesuje historią, geografią, proszę pana. Tak? Mhm. I teraz już nie odpuszczę. Dobrze, ale jeden śmiech i wylatuje pan z kościoła. Wtedy obaj wylatujecie. Byłem misjonarzem w Kongo, 350 km od Kinshasy, prawie w górach. Przechodzili tamtędy uchodźcy z sąsiedniej Ruandy, kiedy zaczęła się wojna. Większość z nich zmarła w tej okolicy. Kobiety, dzieci, starcy, żadnych grobów. Większość ciał była zjadana w nocy przez zwierzęta. Po jakimś czasie do nas dotarła wojna. Skończyła się żywność, benzyna, wreszcie leki. Zaczął się głód i choroby. I kiedy nie mogłem już chodzić, położyłem się na klepisku w kaplicy i zacząłem umierać. Nie wiem, czy pan umierał kiedyś. Nic wielkiego, bo trwało tylko tydzień, ale po 5 dniach on przyszedł do mnie. Wyglądał jak na obrazkach, które dostawałem od księdza, jak byłem dzieckiem, po kolędzie. Miał brodę, błękitne szaty, ogniste spojrzenie i patrzył na mnie tym ogniem. Kiedy otwierałem oczy, patrzył, kiedy zamykałem też. I to nie był sen. To nie była choroba. On przyszedł do mnie. Przyszedł. Rano był jasny, mocny, potem oddalał się i blakł. Wieczorem przestałem go widzieć, bo przestałem widzieć cokolwiek. Oślepłem. A po 2 dniach przybył transport. I wracałem do życia jakieś 2 tygodnie. Powiedział coś? On? Wracaj. Wracaj do bloków. Po polsku? Jest Bogiem, może wszystko. A co się potem stało? Miesiąc później wróciłem do kraju. Podając to jako powód, no, tak? Tak, tak, tak. Do dzisiaj mi nie wierzą. Uważają, że zwariowałem. No to rzeczywiście brzmi trochę jak bluźnierstwo. Ale tak było, to jest prawda, ja to przeżyłem. Czyli, że on jest Polakiem. A mówiłem jeden śmiech? Mówiłem? Nie. Nie, przepraszam bardzo. Ale to jest największa bzdura, jaką słyszałem w życiu. A więc Boga nie ma, tak? Oczywiście. Nie ma również nieba, aniołów i wszystkich świętych. Proszę bardzo, niech pan zadzwoni do Gagarina, to panu powiem.
Proszę się nie obrażać. Ja lubię, wręcz kocham księży, bo wykonują bardzo ważną społeczną misję, zwłaszcza na takim blokowisku jak to. Wynocha. Jeszcze nie skończyłem. Won za Krystii! Ty nie zasługujesz na to, żebyś moim gościem. Ty. Sorry, to już się tak skończyły argumenty? A ty słuchasz argumentów? Przecież ty kpisz! Kpisz całe życie, ty stary, zapijaczony, ateisto, ty! Won! No tak, ale jakimi argumentami ty starasz się mnie przekonać, że co, że miałeś widzenie? Że objawił ci się Jezus w fryzurze na czeskiego piłkarza? No przepraszam, może trochę więcej wyobrazić, co takie głupoty wciskacie potem dzieciakom na zakrysty, tak? Tak. A czego ty uczysz dzieci w tej swojej szkole? Nauczyłeś ich, jak żyć w tych blokowiskach dla szczurów? Chyba nie! Bo dalej łażą i rozwalają samochody! Tak, a czego wy ich uczycie, że co, że kochaj bliźniego swego jak siebie samego? A kogo oni, kurna, mają kochać, jak oni sami siebie nienawidzą? Bo wiesz, o co chodzi, o pieniądze. Od tysięcy lat ciągniecie z tych biedaków kasę i to w imię czego? Boga, którego nie ma! Bóg istnieje! Która wyssała z palca! Istnieje, durniu, doświadczyłem tego! Dość! Tak zachowują się moi mistrzowie. Tak zachowują się moi mistrzowie. Ja już wiem, kim jestem. Jestem młodym katolikiem z klasy robotniczej. Wiem, czego chcę. Chcę żyć. Chcę. Kocham cię. Moniko. Czy zostaniesz moją żoną? To jest ksiądz Edmund. Szczęść Boże. Który udzieli nam dzisiaj ślubu. To jest nasz drużba Wiktor. Dzień dobry. Powiedz tylko tak. Uczynię cię najszczęśliwszą kobietą na ziemi. Przysięgam tu i teraz na wieki wieków. Amen. No dobra. Co? No tak. No. Aleluja! No to ja idę załatwić, przygotować wszystko. To ja może jakieś kwiaty kupię, co? Ty, Boguś! Masz parę groszy? Mama, Emil! Mama! Emil! Mama! Michalenko! Dobry wieczór Państwu, cześć Lubnico, cześć Piekary. Ogromnie mi miło, bardzo jesteśmy szczęśliwi, również tutaj z moją rodziną, że jesteśmy z Wami. Moniko, Bogusławie, Bogusiu, świetnie wyglądacie. Chciałem się przyłączyć do tych wszystkich życzeń, mam dla Was niespodziankę.
Chciałbym tylko jeszcze coś dodać. Wiecie, że nie jest łatwo w życiu. Czasami człowiek się zwyczajnie nie potrafi się podnieść. Może dlatego, że myśli, że nikt go nie kocha. My was kochamy. Ja was kocham. Ktoś jeszcze was kocha. Pamiętajcie o tym. Wtedy się łatwiej podnosić. Nie jest łatwo w życiu. Ja coś na ten temat wiem. Dlatego przyjmijcie taką prawdę, że w najgorszych chwilach zawsze jest jeszcze piosenka. Jeszcze możemy wam zaśpiewać i zawsze się musicie uśmiechnąć do nas wtedy. Wszystkiego najlepszego. Zaśpiewamy wam piosenkę szczególnie drogą i bliską memu sercu. Bądźcie szczęśliwi. Nie jesteś sam, ciężko ci jest, pomyśl, że jestem być. Kobieto, nie tak, tej wojny mam dość, ogłośmy rozejm dziś. Potrzebujemy się, to proste jest, to nie jest żaden wstyd. I przyznać się, każdy dziś chce mocno przytulić się. Panowie! Ja wiem, to znam, pokałem nieraz, bo różne stany mam. Ajaj! Podymka alf na tysiące ciał, które bym bardzo chciał. Nie możesz mieć przez niego, rodziny kolego, to nie jest żaden wstyd. Jak deszcz, jak wiatr, jak drzewo, jak dach, miłość ma być.